Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Aneta Czupalla. Dzisiaj temat, na który wiele z Was czeka, obiecałam Wam też filmik, odnośnie motoryki dłużej, odnośnie bujaka, drabinki, zjeżdżalni. Bardzo dużo do mnie piszecie i pytacie, czy na pewno warto, a od kiedy to warto kupić, a czy drabinka, czy bujak, z jakiej firmy. I za każdym razem oczywiście Wam odpisuję, ale żeby oszczędzić sobie troszkę pracy, to stwierdziłam, nagram Wam filmik, pokażę i powiem, co u nas się sprawdziło. I zanim Wam jeszcze pokażę produkty, jakie mamy, to powiem tak. Bujak mamy od... Albert miał 7 miesięcy i uważam, że to jest bardzo dobry czas już na wprowadzenie bujaka dla takiego maluszka. Po co? Można go pobujać. Nawet wcześniej może po prostu służyć jako mobil, jako stojak do mobili. Kładziecie dziecko pod bujakiem, wjeżdżacie różne rzeczy, tak więc jak oglądasz mnie, jesteś w ciąży, myśl już sobie o bujaku. Możesz na początku ty się pobujać, ale naprawdę, to się nie straci i będzie prezent na pewno pomoc na lata. To, czego uczy bujak, to jest to, że dziecko wchodzi na górę, uczy się, że trzeba się okręcić i schodzi na dół. Bardzo ważna umiejętność, która ułatwi Wam życie. Będziecie spokojniejsi, będziecie czuli się pewniej i bezpieczniej, że dziecko jak Wam wejdzie któregoś dnia na sofę, to będzie czy na łóżko, o schodzenie z łóżka, że będzie wiedziało, że ma schodzić tyłem. I u nas dzieciaki bardzo szybko to załapały, właśnie dzięki bujakowi. Tak więc to tak. Drabinka. Pytacie, od kiedy drabinka? Do nas przyszła na roczek. Przed roczkiem krótko, tak więc nie wiem, od kiedy można by wcześniej, czy warto wcześniej, nie powiem Wam, nie mam doświadczenia, ale uważam, że jako prezent na roczek drabinka, to jest moje zdanie, jest nawet lepsza niż bujak. A dlaczego? A to dlatego, i drabinka, żeby była z uchwytami na górze. Za chwilę Wam wszystko pokażę, tylko chcę Wam powiedzieć. Ano dlatego, że dziecko bardzo szybko tutaj pewnie się poczuje. Ona wchodzi na górę, siada sobie, łapie się za te uchwyty i umie przejść na drugą stronę. Bardzo fajnie to rozwinie motorykę dziecka. A druga sprawa, ja na przykład czuję się bezpieczniej z drabinką, nie z bujakiem. Z bujaka, nawet na chwilę obecną, bujak stoi bokiem cały czas, bo ja się boję, że jak Arianka by mi weszła na górę, że mi spadnie, że tam siądzie, wpadnie na pomysł, żeby zatańczyć, bo ona uwielbia tańczyć, i mi spadnie. A na drabince się nie boję, bo wiem, że ona się trzyma za te uchwyty. One są tak wyżej i mamy go od drabinkę 2 miesiące. I jeszcze ani razu nie było sytuacji, że gdzieś ujechała, czy wpadła. No wiadomo, jak tam gdzieś niekiedy nóżka jej się zablokuje, ale to woła na górze. Ale jeszcze nigdy mi nie spadła. I pierwsze 2-3 tygodnie staliśmy cały czas przy niej, ale potem już byłam na tyle pewna i widziałam jej pewne ruchy, koordynację, że naprawdę, mimo że gdzieś wyjdę, nie jestem, nie boję się, że ona mi spadnie z tej drabinki. Naprawdę. Wychodzę i drabinka stoi, niekiedy wchodzi, sobie siedzi. Ariana jest bardzo taka akrobatyczka, że tak powiem, więc nie mam obaw, że coś się stanie złego. Więc moim zdaniem drabinka jest lepszym pomysłem na roczek. Dla dziecka, jeżeli się zastanawiacie, koniecznie, ale z uchwytami. Co jeszcze? Deski. Aha, jak zamawiacie, zamówcie sobie od razu z deską. My mamy bujak z firmy Woodu. Jest to bardzo fajna firma, prowadzona przez rodzinę. Tyle, że ja bardzo długo czekałam. Ja nie wiem, jak u nich teraz jest czasem realizacji. Ja zamawiałam go 2 lata temu. W październiku dotarł, a zamawiałam go w maju może. Czekałam na niego bardzo, bardzo długo. Mieli długi czas realizacji. Żałuję, że nie wzięłam ze zjeżdżalnią, bo później drugie tyle czekałam na zjeżdżalnię, która dotarła do nas dopiero... miała być w kwietniu, była w czerwcu, może lipcu. Jakoś tak, tak więc od razu. Ale trójkąt i deskę kolejną mamy już z firmy UUPI. Wrzucę Wam linka. I powiem szczerze, że gdybym znała ich wcześniej, to wzięłabym z tej firmy. Jakość, tak samo rewelacja, piękne wykonanie. Chyba cena nawet niższa jest i czas realizacji z wysyłką do Niemiec. Dostałam wszystko po 3 dniach, słuchajcie. jestem zachwycona również kontaktem z nimi. Tak więc naprawdę z serca polecam Wam UPI. I przy okazji od razu Wam powiem, jak tu już jesteście, bo możecie nie dosłuchać mnie do końca. Dostałam specjalnie dla Was od Alicji,
Alicja, jest to firma Alicji właśnie, którą prowadzisz z mężem. Kod rabatowy dla nas na hasło Aneta, pisane z dużej litery, mam napiszę zaraz, otrzymacie aż 10% zniżki, co przy takich kwotach naprawdę robi, różnicę już. Tak więc warto Wam, polecam, przepraszam, firmę Yupi, świetny kontakt i właśnie weźcie sobie od razu z drabinką. Mimo, że nie będziecie, ja nie mam jej cały czas, bo też się boję, że Arienka mi jeszcze spadnie, mając te 13 miesięcy, mam schowaną pobliżu, ale jak jestem, mam czas 100% dla nich, że nie odchodzę, to rozkładamy sobie, budujemy sobie różne konstrukcje. To, co fajne jest jeszcze w Yupi, to mi się bardzo spodobało, to, że dopasowali mi od nich deskę pod mój bujak, bo troszkę inaczej musiała być zrobiona, żeby pasowała pod bujak z innej firmy. Bez problemu zrobili, wykonali pięknie. No i wysyłka do Niemiec, jak słuchacie mnie w Niemczech, wysyłają, mają bardzo dobry cennik. Wręcz ceny mają takie same jak my w Niemczech. Rewelacja, wszystko szybko przychodzi. 3 dni i było u nas. Mamy od nich też półkę na, książki, przy okazji powiem. Zerknijcie sobie, też rewelacja. No ale wracając do drabinek, to zaraz Wam jeszcze pokażę, jak, to wygląda wszystko wizualnie. Okej, tak więc zacznę od drabinki. Tak to wygląda. Pamiętajcie, te uchwyty są mega, naprawdę. Zobaczcie sobie, jaka świetna jakość. Wszystko jest piękne, pięknie wykonane z firmy Yupi. Z jednej strony jest biała zjeżdżalnia, z drugiej strony ja sobie akurat wzięłam cyferki. Nie wiem, pewnie mają chyba też coś innego. Zobaczcie sobie, na sklepie mają dużo rzeczy. Fajne jest to, że ona jest składana. Można ją poskładać, jak będziecie potrzebowali gdzieś ją przechować. Tak więc można, to można poskładać akurat. I to jest nasz bujak z firmy Udu. To, co polecam, weźcie sobie duży bujak od razu, nie mały. Bo ten mały na krótko Wam posłuży. Jak jest mały bujak, to ciężko dziecku wejść tutaj na górę, zatrzymać się i zejść na dół. Jak on jest malutki, to, ciężko to wykonać. Im większy sobie weźmiecie, to na, dłużej będzie. O, i to jest też z tej z firmy Udu. Też pięknie wykonany, naprawdę solidnie. Tutaj nie ma się czego doczepić. I do tego mamy deskę. Mam ją w komórce to, ale jest... Aha, i ta deska jest troszkę większa od deski z Udu. Z Yupi. I to, co często robimy, to właśnie taka kombinacja, że mamy drabinkę, deseczkę, bujak i do tego z tej strony jeszcze przychodzi, tutaj montujemy sobie zjeżdżalnię. I mamy świetny ciąg do, toru przeszkód. No, jest to mocno stabilnie zamontowane, jak się zastanawiacie. Trzyma mocno, tak więc nic Wam się nie, na pewno się nie przesunie, dziecko nie spadnie. Zobaczcie, macie aż 3 namioty, to też służy jako namiot. 1, 2, 3. Tak więc możliwości kombinacji tego jest ogrom. I macie świetny plac zabaw w domu na zimę. Okej, i to by było na tyle. Z takich pytań i wątpliwości, które jeszcze macie, to jest cena. Zawsze piszecie mi, Aneta, ale to jest strasznie drogie. To tak fajne, jak ja widzę, jak Twoje dzieci potem śmigają się, rozwijają. Co potrafią, to jest rewelacja, ale dla mnie to jest po prostu za drogie. Moim zdaniem to wcale nie jest drogie. Bo pierwsza rzecz to jest taka, że na przykład u nas w Niemczech, takie rzeczy w Niemczech kosztują dużo, więcej. Więc ja wiem, że ja w tej samej cenie, co ja to kupiłam, to ja to tutaj sprzedam. W Polsce na pewno też można to sprzedać. Troszkę stracicie, ale można to sprzedać. Więc jest to zamrożenie tymczasowe pieniędzy. A druga sprawa, to, jest to na pewno pomoc na lata. Jak sobie rozłożycie 500 zł na 5 lat, to macie 100 zł na rok. Rozłóżcie sobie jeszcze na miesiące, to jest jeszcze mniej. Tak więc moim zdaniem to wcale nie jest drogi, drogi sprzęt na to, co oferuje. Bo rozwija świetnie i motorykę dużą. A wiadomo, że żeby motoryka mała dobrze funkcjonowała, żeby dziecko mogło pracować, skupić się, to najpierw motoryka duża musi być rozwinięta. Więc są to naprawdę umiejętności, które Wasze dzieci zdobędą dzięki temu. Naprawdę super. I Wy macie więcej czasu, bo jak wiadomo, nie zawsze można wyjść na dwór. Znaczy my staramy się wychodzić nawet w deszczu, ale nieraz jak naprawdę jest zimno, wieje i leje, to wtedy nie wychodzimy. To wtedy rozkładamy plac zabaw i się gonimy, czy dookoła, czy po tym. Robimy różne tory przeszkód, robimy namioty z tego, świetne domki to są, gdzie w środku latarką można się pobawić. Robimy z tego sklep, wystawa, jest jeszcze blat, można na bujak nałożyć blat, też fajna sprawa, nie mamy. Ale na razie wystawiamy sobie na, górze.
zwierzęta czy produkty, bawimy się, sklep. Zastosowań tego jest mnóstwo. Fajna drabinka oddzielająca dane pomieszczenie, czy jakoś tam robicie kącik dla dziecka, tu się bawicie. Naprawdę, zastosowań tych sprzętów jest mnóstwo. Tak więc ja bardzo, bardzo serdecznie to polecam i uważam, że warto. Są rzeczy, które warto i które się opłaca, a tutaj na pewno i się opłaca, i warto. Więc pamiętajcie o kodzie zniżkowym u UPI. Do wykorzystania macie 10% u Alicji. Ja z Alicją na Instagramie sobie znajdziecie, wrzucę Wam jeszcze do nich kontakt. Ja przez z Instagrama z Alicją rozmawiam. Świetna dziewczyna, naprawdę. Serca polecam. Tak więc to by było na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie bujaków i drabinek, to dajcie znać w komentarzu, czy tam piszcie na privie, jak zawsze, na Facebooku, czy na Instagramie. Jak zawsze jestem do dyspozycji. Mam nadzieję, że filmik się przydał i posłuży Wam i będzie łatwiej Wam podjąć tę decyzję, co kupujecie, kiedy kupujecie, dla jakiego wieku. Jak się przydałam, bardzo proszę o lajka, o komentarz. Napiszcie jeszcze ewentualnie, co u Was się sprawdza, czy jeszcze macie coś fajnego. Jak te sprzęty się sprawują u Was, co wybraliście na początek. Będę bardzo wdzięczna. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Cześć!